To jest piłka. Moje warunki są takie. Wszyscy trenują, nikt się nie opierdala. I raz. I dwa. Po pierwsze, nie ma picia i ćpania na treningu. To jest ważne, żeby polskie filmy były różne i mi się wydaje, że nie ma w tym nic amerykańskiego. Nie powinniśmy się wstydzić naszych sukcesów, czy wstydzić naszego patriotyzmu, czy wstydzić jakiejś nadziei. Myślę, że można tak samo dobrze mówić o poważnych w końcu tematach, czy w końcu boisko bezdomnych dotyka też różnych poważnych spraw i nie tylko jest wesoło cały czas, prawda? Można mówić się o ważnych sprawach, będąc troszeczkę bardziej optymistycznym, no. I rzeczywiście dać nadzieję widzowi, który wychodzi z sali, takie było założenie od początku, żeby wychodząc z tego filmu człowiek troszkę był podbudowany na duchu i wierzył, że rzeczywiście czasem coś się może udać. No mi się wydaje, że dobry scenariusz jest absolutną podstawą dobrego filmu. Znaczy ja bym po prostu się bała angażować w tak skomplikowaną walkę, jaką jest robienie filmu bez absolutnie żelaznej bazy i ram scenariuszowych. Po pierwsze, tutaj rzeczywiście dużo czasu spędziliśmy nad scenariuszem z Przemkiem Nowakowskim i z Agnieszką Holland, moją mamą, która była w ogóle inicjatorem tego pomysłu. Dlatego, że to był skomplikowany scenariusz do napisania. Borykaliśmy się tutaj po pierwsze z taką dramaturgią, prawda, tego właśnie, tej podróży przez te mecze, ten sport, te spotkania i też tym zbiorowym bohaterem, który był jakby taki przerażający na początku, tyle tych wątków, tyle tych postaci. No i myślę, że gdyby nie, ten scenariusz nie był dopięty na ostatni guzik w momencie zaczęcia zdjęć, to ja bym się po prostu pogubiła. Myślę, że żeby improwizować na planie i tworzyć scenariusz w trakcie kręcenia, trzeba być może Mike'em Lee albo Fellinim albo coś, który trzeba mieć jakiś geniusz prawdziwy. Ja nie czuję się zdolna do takich improwizacji. I wszystko, co aktorzy wnieśli do swoich postaci, wszystkie te sceny zbiorowe, które były absolutnie improwizowane podczas dnia zdjęciowego, podczas prób i podczas nakręcania. Wszystkie rzeczy związane z treningami, z piłką nożną, które wniósł z kolei Marcin Dorociński do roli. Wszystko to nie było w scenariuszu. Ale myślę, że jakby improwizowanie i kreowanie w wnętrzu już takich dramaturgicznych ram jest absolutnie dozwolone. A z kolei te ramy jakby pozwalają opowiedzieć historię po prostu. Nie zgubić się w tych meandrach tych wszystkich postaci. Wydaje ci się wszystko, czy to jest jasne? Jeżeli tak, to teraz możecie mówić do mnie, panie trenerze. No, sport jest to pewna alegoria, prawda? Ale na pewno sport, który wyzwala jakieś w ogóle zaangażowanie, który wymaga tyle zaangażowania, prawda, i który przynosi jakiś sukces, jakieś jakby spełnienie. Po prostu daje poczucie zwycięstwa, poczucie satysfakcji. Myślę, że to emocje, ten sentyment, który wynosimy ze sportu, może nam pomóc. Nie sam sport, no sam sport, wiadomo, że ci chłopacy ze dworca centralnego nie będą nagle w narodowej drużynie piłki nożnej, nigdy nie będą zawodowymi sportowcami, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on im daje nadzieję, że i uwierzenie w jakiś sukces, prawda, we własny osobisty sukces. I to jest ta wiara w ten sukces, to jest myślę połowa drogi do wyjścia ze złej sytuacji. Po prostu trzeba w to uwierzyć. Jak się przestaje w to wierzyć, no to nie ma wyjścia, prawda? Przez to, że to jest prawdziwa historia, a to dlatego, że jest oparta po prostu na prawdziwych faktach, na materiałach sądowych i na spisach przesłuchania nosika, które istnieją do dzisiaj, które są przechowane rzetelnie i które są pełne bardzo, bardzo dokładnych informacji o tym, kiedy, co, jak, z kim, wszystko to wiadomo. Więc to rzeczywiście jest oparte w 90% na prawdzie. Oczywiście tam jest też dużo wymyślone, no bo nie wszystko wiadomo. Myślę, pełna poezji, pełna akcji, pełna przygody i tam jest bardzo dużo elementów, które myślę zachęcą widza, dzisiejszego widza, prawda, do podejścia, do odkrycia tego bohatera na nowo. Myślę, że jesteśmy gotowi jednak do takich bardziej skomplikowanych bohaterów, takich, którzy mają jakieś emocje, jakieś czarne strony, jakieś prawdziwe problemy, jakąś pasję, a nie są tylko wysportowanymi facetami, którzy kradną bogatym i dają biednym, bo to jest strasznie uproszczone jednak. No, popatrzmy na, nie wiem, na James Bonda czy Batmana, prawda? Wszyscy ci bohaterowie
z lat 50. czy 60. czy 70. są jakby odnawiani i odnawiani w bardzo taki ambitny sposób. Więc to oczywiście nie będzie Batman, wiadomo, to jest inna historia, ale będzie to na pewno bardziej bohater z krwi i kości, który się boryka i ze swoją sławą, i ze swoim życiem, i ze swoją, nie wiem, swoimi marzeniami. Niesławą, tak. Dokładnie, więc to jest...